Witam bardzo serdecznie. Jako, że dostajemy sporo pytań, to postanowiliśmy zebrać je od czasu do czasu i nagrać taki krótki materiał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Część pytań się dość często powtarza, dlatego będziemy wybierali te, które są ciekawe z jakiegoś względu, albo często się powtarzają i będziemy Wam odpowiadali. Mam nadzieję, że nawiążemy fajną dyskusję. Damn! Idziemy. Czy w masażu bańką chińską można masować wewnętrzną stronę ud? Pytam, bo w filmiku tego nie pokazaliście. Tak, można. Można i nawet często trzeba. Jeżeli robisz bańkę pod kątem kosmetycznym, tak najbardziej. W ogóle temat bańki jest tematem ciekawym, ale o tym kiedy indziej, więc można jak najbardziej, jeżeli masz cel i wiesz, po co chcesz to zrobić. Natomiast w naszych filmach oczywiście nie ma wszystkiego, nie chcemy, żebyście szli na łatwiznę i żebyście czytali, chodzi na kursy, warsztaty, więc te tematy są często niedopowiedziane. Witam, w najbliższym czasie planuję kupić stół do masażu. Zastanawiam się tylko, czy lepszy drewniany, czy może aluminium. Doradzicie? Jeżeli chodzi o mnie, to ja mógłbym Ci doradzić w ten sposób, że jeżeli byłby to stół mobilny, to byłby to stół aluminiowy. Ale tylko z tego względu, że po prostu regulacja jest dużo prostsza i łatwiejsza. Natomiast jeśli chodzi o wagę i inne aspekty, to już teraz jest to bardzo zbliżone. Drewno, aluminium podobnie waży. Co się Wam podoba? Ja mam aluminium. Panie Patryku, jak Pan sobie radzi z kulturystami, z tak zwanymi mięśniakami? Wczoraj masowałam plecy takiemu jednemu, to myślałam, że się wykończę. Twarde jak stal. Jaki rodzaj masażu plecu dostosować u takiego? Palce mnie bolą. Nie mogę tego przeczytać, bo jesteśmy w telewizji. Jeżeli chodzi o mnie, to od momentu, kiedy jakby poznałem i zakochałem się w masażu tkanek głębokich, to jakby płeć, masa mięśniowa i wszystkie tak naprawdę aspekty zewnętrzne nie mają znaczenia, ponieważ mogę zrobić masaż intensywny, nie używając praktycznie żadnej siły. I w masażu tkanek głębokich mamy takie elementy jak łokieć, przedramię, pięć, więc możemy masować spokojnie, nie musimy używać palców, iść tam rąk za bardzo, więc nie przeciążamy się, polecam zmianę techniki masażu. Masaż klasyczny będzie trudniejszy, jeśli chodzi o takie przypadki, na przykład kulturystyczne. Witam, od jakiegoś czasu czytam Wasze świetne publikacje. Prosiłabym o poradę. Po 3 dni przerwie w pracy macierzyńskiej postanowiłam coś zrobić i otworzyłam gabinet masażu i fizjoterapii. Po wielu miesiącach wysyłania CV nie dostałam żadnej odpowiedzi. Od pół roku istnienia gabinetu zadzwoniło 5 osób, z czego tylko jedna osoba chodzi do mnie systematycznie. Roznosiłam ulotki, jest duży plakat. Przeraża mnie koszt wynajmu w dalszych miesiącach. Jak to ma tak wyglądać? Myślisz, że powinnam jeszcze czekać na pacjentów? Będę wdzięczna za poradę. Pozdrawiam. Nasza wierna czytelniczka ma tutaj kilka problemów. Pierwszym jest wierne szukanie pracy. Myślę, że dużo osób robi ten błąd. Jeśli chodzi o wysyłanie CV, wszyscy to robią, więc jest bardzo mała szansa, że dostaniecie pracę wysyłając tylko CV. Tym bardziej wysyłacie często te samo CV do wielu miejsc pracy, a bardzo często chodzi o inne wymagania. Nie wiem, co by musiało być w tym CV, żeby ktoś zwrócił uwagę, na przykład ma stanowisko w pracy, dostaje 50 CV, co musi być w CV, żebyś akurat ty został wybrana. Jest to bardzo ciężkie. Lepszą opcją jest sobie iść do miejsca, w którym chcesz pracować i powiedzieć: jestem świetnym masażystą, terapeutą, dzięki mnie myśmy o więcej pacjentów, albo pacjenci, którzy przychodzą do mnie, będą wracali, ponieważ jestem dobry. I jest duża szansa, że dostanie się taką pracę, jeśli zrobicie tak. Znam kilka osób, które zrobiły i efekt był naprawdę fajny, dostał oczywiście pracę. Kolejną opcją jest bierne czekanie na pacjentów. Na pacjentów nie czekamy. Julita ma jeden problem, czyli nie ma pacjentów, ale ma też plus. Ma bardzo dużo czasu, który może wykorzystać na poszukiwanie tych pacjentów. Jeśli chodzi o reklamy, stosuję bardzo słabą reklamę. Ulotki i plakaty to jest najgorsza forma reklamy, z tego praktycznie nikt nie przychodzi. Wiem to na własnym przykładzie. Jeśli chodzi o ulotki i plakaty, to jeśli chodzi o mój gabinet, jest bardzo mało pacjentów z tego. Natomiast dużo lepszą opcją jest poczta pantoflowa. To jest jedyna główna i dobra reklama dla nas, ponieważ powinni nas polecać wszyscy, którzy do nas przychodzą. Pierwszą rzeczą jest, że cała Twoja rodzina i wszyscy Twoi znajomi muszą wiedzieć, czym się zajmujesz i jeżeli mają problem, będą mogli do Ciebie z nim przyjść. Mamy teraz erę social mediów, czyli jeżeli masz Facebooka, YouTube'a, Instagrama, jakieś tam inne portale, tam też wszyscy, którzy Cię obserwują, są Twoimi znajomymi, powinni wiedzieć, że jesteś w tym dobry, czym się zajmujesz i z każdym problemem mogą do Ciebie przyjść. I jeśli Cię przyjdą, powinni polecać Cię swoim innym znajomym. Tylko tak będzie miało to sens. Ale do tego jest potrzebne kilka rzeczy. Musimy być skuteczni i dobrzy w tym, co robimy. Musimy lubić to robić i być bardzo komunikatywnymi osobami. Wtedy jest szansa,
i sukces, że bez żadnej reklamy będziecie mieli naprawdę fajne efekty i dużo pacjentów. Coś jeszcze tam było? Co tam jeszcze było? Jeżeli jesteście z dużego miasta, to możecie chodzić na różnego rodzaju targi, eventy, na przykład w Warszawie są często targi śniadaniowe, brać krzesło do masażu, stół do masażu, oczywiście za zgodą organizatorów i wykonywać na przykład masaże, pokazywać, że warto chodzić do terapeuty, do masażysty, więc możliwości jest bardzo dużo. Po prostu musisz być wszędzie, musisz być aktywna w swojej społeczności, robić różne ciekawe rzeczy, a zapewniam się, że i zapewniam Was, że będziecie mieli dzięki temu naprawdę sporo pacjentów. Jeżeli podoba Wam się taka formuła programu, to zachęcam Was do zadawania pytań właśnie pod tym filmem na YouTubie oraz na blogu. I z tych pytań, które zadacie teraz, pod tymi filmami będziemy nagrywali kolejne materiały. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać fajny dialog. Także do zobaczenia i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Tutaj macie link, a więc subskrybujcie i wszystko będziecie dostawali bezpośrednio na maila. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.